Dobra. Adwent. Pokój, dobro. Pokój, dobro. Słuchajcie, tak, teraz kwestie adwentu. No przeżywamy już adwent, trwamy w adwencie. Całe nasze życie to adwent. Rozumiecie? Całe nasze całe życie. Całe nasze życie to adwent. Kalendarz adwentowy. Tak. Nie żałujcie sobie tych kalendarzy. Tak. Za każdy dobry czyn ciasteczko. Ciasteczko, tak. Słuchajcie, teraz tak. Dość ciekawe ujęcie adwentu ma nasz papież senior. Benedykt XVI. Zresztą. No, chcielibyśmy się tutaj z wami podzielić tym jego spostrzeżeniem na adwent, bo jak wiecie, adwent w ogóle, to jeszcze raz przypomnimy, dzieli się do 16 grudnia włącznie i od 16, czym on się różni. Do 16 grudnia włącznie czas adwentu jest to czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa, ale powtórne, czas na koniec świata, czas na paruzję, na przyjście Chrystusa w chwale. Teksty są wszystkie teksty, które mówią o przyjściu Pana Jezusa. Mówimy, że adwent to radosny czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Owszem, ale jakie przyjście? Powtórne przyjście w chwale. A od 17 grudnia rozpoczynają się już teksty o to Panna pocznie i porodzi syna, czyli mówimy o tekstach, które nam zapowiadają przyjście, jakby wspominają nam przyjście Pana Jezusa na świat. Czyli adwent jest to czas wspomnienia przyjścia pierwszego Chrystusa na świat i zapowiedź przyjścia powtórnego. A właśnie na czym polega to piękne ujęcie papieża Benedykta, a mianowicie on tak odchodzi, albo inaczej pogłębia to nasze tradycyjne rozumienie adwentu, bo my przez adwent właśnie rozumiemy to oczekiwanie, prawda? Nawet się mówi, że adwent to jest radosny czas oczekiwania na przyjście Pana. A papież Benedykt rozciąga to na to oczekiwanie, czy właściwie to wydarzenie przyjścia Pana na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To znaczy tak, adwent oznacza również słowo odwiedziny, przyjście, przybycie. A więc my, przeżywając adwent, już cieszymy się z tego faktu, że Bóg przyszedł, że Bóg jest obecny, że Bóg jest pośród nas, że Bóg nawiedził lud swój, że Bóg jest tym, który jest Bogiem z nami, Emmanuelem. I my wierzymy w Jego obecność. Oczywiście nie możemy Go jakoś tak namacalnie dotknąć, ale my wierzymy w Jego obecność. On jest pośród nas. On nas nie opuszcza w tym naszym zmaganiu się z codziennością, w tym naszym zmaganiu się z trudem, z chorobą, z pracą, z niepowodzeniami. On cały czas jest z nami. On cały czas pośród nas jest, żeby nas wspomagać, żeby nas obdarzać swoimi darami, swoją łaską, żebyśmy sobie w tym życiu jak najlepiej poradzili, byśmy osiągnęli to obiecane nam Królestwo Niebieskie. A więc już teraz przeżywamy tę obecność Boga pośród nas. Ale, no bo ten Bóg przyszedł, prawda? On przez fakt wcielenia już przyszedł, już jest między nami. Dlatego jest to nawiązanie do tej przeszłości, która już się wydarzyła. Ale człowiek, i pewno chyba każdy z was, człowiek jest taką... jesteście ludźmi, to pewnie każdy z was ma coś takiego, że człowiek jest człowiekiem, jest istotą nadziei. Człowiek zawsze ma nadzieję na coś. Jest chory, ma nadzieję na wyzdrowienie. Jest ubogi, ma nadzieję, że mu się status społeczny polepszy. Jest głodny, ma nadzieję, że się naje. Jest młody, ma nadzieję, że dojrzeje i będzie kimś, prawda? Więc my cały czas mamy tę nadzieję. Jesteśmy ukierunkowani na przyszłość. I teraz co jest tą naszą przyszłością? I na spełnienie się tej nadziei. A skoro przychodzi Zbawiciel, skoro przychodzi ten, który ma nam otworzyć bramy nieba i w ten sposób umożliwić nam ten dostęp do szczęścia wiecznego tam w niebie, to my żyjemy tą nadzieją tam wiecznego szczęścia w niebie. Człowiek jest człowiekiem nadziei, my cały czas mamy nadzieję, my mamy przyszłość i tym się różnimy od pewno wielu innych, czy niewierzących, czy ateistów, czy innych tam religii. My mamy przyszłość. My mamy przyszłość i ta przyszłość zapowiada się w bardzo ciekawej perspektywie, takiej, że nawet oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował tym wszystkim, którzy Go miłują. Więc my mamy przyszłość. Adwent to również oczekiwanie nie tylko przyjścia Pana tutaj na ziemię, ale również nasze oczekiwanie spotkania się z Panem tam, w niebie. To nie wiem, czy po łacinie dobrze mówię, ale tak mi się wydaje, że chrześcijanin to homo adventus, człowiek adwentu. No bo nawet w Piśmie Świętym, na liturgii mówimy cały czas, że oczekujemy powtórnego przyjścia w chwale. My cały czas jesteśmy w tym,
no właśnie, w tym takim, nie chcę powiedzieć zawieszeniu, bo my jesteśmy mocno, mocno osadzeni w teraźniejszości teraz. Homo Adventus tak trochę wymyśliłem jakby co, dobra? Tak, to się... nie szukajcie gdzieś. Nie, poprawcie mnie, chcę wiedzieć co mówić. Tak. Jakby ktoś rozszyfrował co to znaczy Homo Adventus, to piszcie, żeby tak tutaj będziemy analizować Homo Adventus. No, bo ta intuicja może być genialna, ostrzegam. Tak, to może być ojcze pierwszy, który po prostu rozpoczął jakiś nurt w teologii. No, bo tutaj się rodzą wielkie dzieła. Tak jest. Wielkie rzeczy się rodzą. Na waszych oczach. Tak jest. Bo Adwent to również teraźniejszość. Przeżywanie tej radości tu i teraz. W naszej codzienności. To nie jest tylko wspominanie przeszłości Pana, który przyszedł. To nie jest tylko wybieganie w przyszłość tego, co w tym kierunku, co nas czeka, co nas spotka tam w niebie. Daj Panie Boże, że tam wszyscy się spotkamy, ale my żyjemy tu i teraz. Tu i teraz przeżywamy tę radość obecności Boga pośród nas. Tu i teraz przeżywamy, no właśnie, nasze trudy, ale też te piękne chwile naszego życia, za które Bogu dziękujemy, na które patrzymy z takiej perspektywy, że Bóg się nami opiekuje, że Bóg się o nas troszczy. I to jest ważne, żeby w tej codzienności widzieć też Boga obecnego pośród nas. Tak, bo wiecie o co chodzi, że zwróćcie uwagę, że Kościół nam po prostu jakąś taką bombę daje teraz w postaci liturgii, w postaci wieńców, w postaci tych naszych być może postanowień czy wyrzeczeń. To jest pewna taka bomba, której eksplozja ma nam na nowo oczy otworzyć. Bo bywa w ten sposób, że my niestety mamy te oczka zamknięte na ten świat wiary. Jakoś tak człowiek potrzebuje co jakiś czas, no ja tak się uważam, tak żeby trochę wstrząsnąć, wiecie, tak. Wstrząsnąć, zamieszać, coś zmęcić ten spokój, który mamy. To ksiądz Pawlukiewicz właśnie mówi, że Pan Bóg to jest taki kucharz, który ma taki gar i od czasu do czasu łychą zamiesza w tym, prawda? No, mówię Pawlukiewiczem, to jest wszystko... To po prostu genialne porównanie. Homo Adventusa, ja wam... No i dlatego teraz tej trudy, którą mamy, słuchajcie, no czerpcie z niej i ile się da. Ile tylko możecie, to wyłączajcie te wszystkie piosenki. Merry Christmasowe. Tak, dokładnie, bo to nas teraz wybija z pewnego myślenia. Z istoty. Z tak. Istoty tego, czym jest Adwent. My musimy chronić ten czas Adwentu, ile się tylko da. Nie, jeżeli tylko możecie, naprawdę. No niestety bywa nie, tak, że... Nie dajcie się okraść z Adwentu. No. Nie dajcie się okraść. Walczcie o niego. Tak, o to wyciszenie, o to przygotowanie. Zobaczcie, kiedy coś ważnego w waszym życiu ma się wydarzyć. Jakieś, czy nawet narodziny dziecka, prawda? Czy no nie wiem, jakieś inne niezwykle ważne wydarzenie. Już idziemy! Już nas wołają, prawda? Bo to jest... tak. Witamy po przerwie technicznej. no coś, żeby nie przegadać tego Adwentu, słuchajcie. Tak. Nie, tak jak mówiliśmy, nie pozwólcie się okraść z Adwentu. Niech to będzie wielkie wasze wyczekiwanie na spotkanie z Bogiem. Bogiem, który chce być w waszym życiu, Bogiem, który chce was przeprowadzić przez to życie i Bogiem, który chce mieć was szczęśliwymi w niebie. I jakby co to, Poznań, godzina 6 rano, zapraszamy na relaty, a potem na śniadanko. O! Pokój dobro. Pokój dobro.